Hej, cześć, moi drodzy, ja jestem Anorek, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym filmie, tym razem pierwszy materiał z naszej nowej kolumny na kanale, a mianowicie Fortnite, z którego mam nadzieję wymyślimy kilka kozackich serii, które może dobrze się przyjmą. Na pierwszy ogień leci jak zdobyć rękawice Thanosa prawie zawsze, ponieważ na około 5 razy udało mi się aż 3. Więc to nie jest, myślę, że zły wynik i na pewno jest lepszy niż liczenie na szczęście i po prostu czekanie na gwiazdę, gdzie spadnie. O, sposób jest dość prosty, ale coraz więcej osób go odkrywa i coraz więcej osób naprawdę idzie tym śladem. Jeżeli materiał Ci spodoba, 500 lajków, będę mega wdzięczny, komentarz Fortnite dostanie serduszko i moi drodzy, subik też mile widziany. A teraz uwaga, też żeby Was tutaj nie oszukać, ładuje mi się gra przy Was, żeby nie było, że o, Anorek! A Norek tylko dogrywa przywitanie, a resztę nie. Nie, nie będzie tak. Pokażę Wam, staram się być stuprocentowo szczery z tym, bo wiem, że to nie zawsze zadziała. To od razu, dlatego jest prawie zawsze. Ale no, jak mówię, na pewno jest lepsze niż czekanie po prostu na to. Też mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. I sam Fortnite Wam się spodoba i przyjmie na kanale i rozejdzie jeszcze dalej. I też jest cholernie mocno gorąco, więc naprawdę roztapiam się tutaj, mimo tego, mimo otwartych dwóch okien, to i tak ja tutaj po prostu płonę. I teraz muszę do Was mówić, żeby też nie było, żebym nie przyspieszał ani nic, chociaż przyspieszonko może nie będzie złem, ale po co? Z tego co wiem, ogólnie na czym polega sposób? Sposób polega na tym, że wyskakujemy sobie kulturalnie w strefce. Jeżeli nasza szybka strefka będzie tutaj, to mamy tutaj powiedzmy 70% szans, że gwiazda spadnie gdzieś tutaj, powiedzmy na tym doczepieniu, bo zauważcie, że naturalnie jest zawsze ten obszar. Tutaj tylko raz spadła gwiazda z tego co grałem, a zawsze spada na ten obszar nowy, ten powiedzmy doczepiony obszar. Więc moi drodzy, właśnie, wydaje mi się, że tutaj na pewno gdzieś spadnie. I teraz na czym polega myk? Lecimy sobie kulturalnie prawie do samego końca, w sumie nawet odległość nie jest ważna, po prostu wyskakujemy i moi drodzy, dryfujemy. I właśnie zobaczymy, ile osób też używa tego sposobu, bo na... i po prostu kiedy gwiazda spadnie, będziemy spadać razem z nią. Musimy wyczuć idealny moment tego, żeby nie być za wysoko, ani nie być za nisko. Oczywiście lepiej być trochę wysoko niż nisko, ale nawet sekundy są... Nie no, trochę jeszcze musimy... No powiedzmy tutaj. Nawet sekundy są ważne, ponieważ teraz do przybycia gwiazdy mamy około 45 sekund. Dlatego, że gwiazda gdzieś tak spada w tych okolicach czasu. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Jeżeli mój sposób rzeczywiście będzie legitny. Właśnie, czy ktoś tak robi? Tak, jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, czwarta jest na dole. Ta na dole nie może być na samym dole. Musimy troszkę spikować jeszcze. Dobra, wystarczy, bo jak będzie tam, to będzie troszkę nad Loot Lake'iem. Powiedzmy, jest taki środek. Nie no, musimy być na samym dole. To też jest ważne, żeby nie być za nisko, ale być na samym dole. I teraz proszę Cię, Thanosie, żebyś spadł gdzieś tutaj. Błagam Cię, czy ja tak wiele proszę? Mam nadzieję, że nie. Tylko też trzeba uważać na tych, co są na miejscu, co spadli, co nie? Bo może jednak im się przyfarci. Jest? Gdzie będzie? Fuck, nie widzę jej. Dobra, jest tam. Mam nadzieję, że zdążymy. Dobrze, dobrze, patrzcie. Jest dobrze. Jesteśmy prawdopodobnie pierwsi. Tylko boję się, że ktoś już ją weźmie. Chociaż... To może się udać, moi drodzy, to może się udać. To cholercja może się udać. Teraz biegiem, szybki bieg. Nie! Tak, jesteśmy Thanosem. Wow, udało nam się. Cholera jasna, udało nam się. Jak je się cieszę, serio. Teraz nie możemy pikować. Oczywiście nie pikujemy, żeby go nie stracić szybko. O fuck, ja sobie zaraz będę musiał przyciszyć troszeczkę. Czekajcie, tylko sobie troszkę przyciszę. Audio oczywiście. Jak ten materiał mi się popsuje, to nie wiem, co ja sobie zrobię. No po prostu nie wiem, co ja sobie wtedy zrobię. Jeszcze troszkę sobie musimy przyciszyć. Niech będzie tak nawet. O, nie, ja przyciszę mikrofon, halko. Stop, mikrofon niech będzie tak jak jest. Sorry, wybaczcie mi za to. I teraz możemy rządzić. Teraz możemy cholera jasna rządzić. Patrzcie, jakie to potężne. To jest po prostu szok. Ale się cieszę, że to zadziałało. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. Tylko teraz, o, tam jest jeden ten nasz przyjaciel. Czekajcie, bo jeszcze... Dobra. Musimy go sobie ładnie sklepać, żeby go też nie stracić od razu. Oczywiście, dobrze, chodź, dobrze, pierwszy trafił.
I spróbujemy wygrać tą gierkę teraz. Spróbujemy wygrać tą gierkę. Oczywiście Thanos nie może zbierać lutu. Ani niczego. Też nie wiem, czy mam 200 kevlara. Powinienem mieć chyba więcej. No ale może zależy od tego, ile obrażeń przyjąłem. O! Ktoś do mnie strzelał. Dobra, siup. Tam jest. Mam już. Auta cię bronią. Trochę za długo. Trochę za dużo za długo skaczę. No i trzeba ci. Fajnie jest to, że HP się regeneruje. Oczywiście Thanos jest OP. I tak jeszcze twórcy specjalnie zrobili, że nie można grać w teamach na tym trybie. Więc troszkę, moi drodzy, ułatwienie dla Thanosa, bo jakby 4 się rzuciło tak, z takimi kruskami na przykład, czyli z N249, to by było słabo. Ale teraz widzę, że teraz to mogę przycinać na szczęście materiał, także jak coś zbyt długo będzie, raczej nie. O, mamy kolejnego już. Mam nadzieję, że wygramy tą gierkę, pierwszy raz jako Thanos. To spadanie jest strasznie. O, wow. Skończ, uciekaj. Dawaj, skacz! Nie! Co ja zrobiłem? Ale zlamiłem, to... Przynajmniej wiecie, jak nie robić. Akurat teraz źle nacisnąłem, ale moi drodzy, fakt faktem, mam nadzieję, że sposób się udał. Zlaniłem strasznie, ale to nie jest tutaj ważne. Ważny jest sposób. Także dzięki za uwagę. Pamiętajcie, że wam się podoba 500 lajków, będę mega wdzięczny. Komentarz Fortnite dostanie serduszko. Subik też niewidzialny, a teraz wybaczcie za moje lamienie, ale sposób jest. Do zobaczenia, no i hej!